Dzień dobry, zapraszam wszystkie raki na horoskop na wrzesień. Raki we wrześniu, już sprawdzam, jakie energie będą Wam towarzyszyć we wrześniu. Raki we wrześniu. Cztery karty, cztery tygodnie. Bardzo ładne karty mi się tutaj raki pokazały. Z jednym małym ale w drugim tygodniu września. Jeśli chodzi o to słońce, ten pierwszy tydzień, no to słońce. Słońce to jest karta opieki, to jest karta przyjaźni, takiego dobrego samopoczucia. Będziecie mieć ochotę na to, żeby opiekować się innymi, ale sami również będziecie czuć się zaopiekowani. To jest takie uczucie, jakbyście przytulali się do kogoś bardzo bliskiego i ta otulina, to tulenie albo to uczucie przytulenia będzie Wam towarzyszyło właśnie w tym pierwszym tygodniu września. Czyli to będzie taka błogość, to będzie dobry czas na to, żeby snuć różne plany, bo w momencie, kiedy zaczynacie manifestować z takiej pozycji, z pozycji poczucia bezpieczeństwa, a nie braku, no to wtedy bardzo szybko mogą Wam się zrealizować te manifestacje. Także pierwszy tydzień to jest bardzo dobry czas na to, żeby sobie zrobić różne techniki, różne wizualizacje, dlatego że to słońce będzie Wam sprzyjać. To jest również czas, biorąc pod uwagę tę kartę obok, czyli tę siódemkę mieczy, to jest czas, kiedy prawda wychodzi na jaw. I najpierw mi się prawda pokazała, a potem kłamstwo. Czyli możecie się spotkać z taką sytuacją, w której będziecie znać przebieg jakiejś sprawy albo będziecie wiedzieć, kto co powiedział. Natomiast w późniejszym czasie ktoś może się tego wyprzeć. I wy będziecie wiedzieć swoje i od was tylko będzie zależało, w jaki sposób na to zareagujecie. Gdybym miała tak osobno przeczytać tę kartę z drugiego tygodnia, to powiedziałabym uwaga na kłamczuchów, uwaga na wszelkie osoby, które chcą Wam ukraść. Zazwyczaj to są jakieś takie rzeczy materialne, ale to może być złodziej czasu, to może być złodziej energii. Drugi tydzień to jest taki czas, w którym też chroncie siebie, chroncie swoje granice. Chroncie też swoje piękno, takie wewnętrzne, też przede wszystkim. Dlatego, że jak będziecie tak wibrować właśnie w tym słońcu, w tej ciepłej energii, to przedłużenie tego, dawania tego ciepła może skończyć się nawet jakimś wampiryzmem energetycznym. Także tutaj uwaga, to już wychodzi na ten drugi tydzień. Jeśli chodzi o trzeci i czwarty tydzień, to tutaj mi się bardzo piękna para pokazała. Także duża kompatybilność pod takim względem romantycznym. Cesarzowa spotyka się z królem kielichów. Bardzo sensualna i romantyczna para, dojrzała. Dużo piękna jest w tej relacji i to jest dobry sygnał, dobra energia dla osób w związkach, ale też osoby, które są singlami, a mają ochotę na to, żeby poznać kogoś, to jest dobry czas na poznanie kogoś właśnie, dlatego że możecie przyciągnąć do siebie osoby takie dojrzałe, piękne, które mają piękne wnętrze. I to nie są osoby, które latają z kwiatka na kwiatek i same nie wiedzą, czego chcą, tylko ta cesarzowa i ten król kielichów, oni są bardzo dojrzali, oni mają poukładane w głowach, także tutaj jest też dobra wiadomość dla osób, które są singlami, no bo pod koniec tego miesiąca, właściwie od połowy jest szansa na to, żeby właśnie kogoś sobie takiego spotkać, przyciągnąć. Zresztą to mam tego potwierdzenie też z tyłu talii, kochankowie, przy dwójce buław i przy czwórce buław. Paradoksalnie to może być ktoś Wam bliski, kogo od jakiegoś czasu wybraliście sobie, obserwujecie i macie ochotę wejść w bliższy kontakt z tą osobą.
to może być właśnie taka sytuacja. Także otwórzcie się na to, może pójście intencje w tej kwestii, a nuż coś takiego się zadzieje, że sprawy nabiorą tempa. Także takie informacje, jeśli chodzi o horoskop na wrzesień. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego miesiąca i do usłyszenia już w innych filmach.